Witam Was, witam Was serdecznie, kochani, tego wieczora, kiedy znaleźliśmy czas na to, żeby pochylać się nad Słowem i pogłębiać swoje życie duchowe. Dzisiaj Ewangelia znów wprowadza napięcie. Tak jak wczoraj słyszeliśmy, że jest przygotowana uczta i nie ma chętnych, żeby na tę ucztę przyjść i z niej skorzystać, co wywołuje ból w sercu Ojca, który tak bardzo chce się dzielić swoim życiem. I tak dzisiaj czytamy o tym, że ktoś na tą ucztę przychodzi, ale jednak jest rozczarowany tym, czy nie rozpoznaje daru, smaku potraw, które są na tej uczcie serwowanej. To tak jakby przychodził po coś innego, niż jest oferowane. Widać Jezusa, który jest pełen energii, można powiedzieć takiej stanowczości, używa trudnych słów. Mówi, plemię jest plemieniem przewrotnym. W tekście greckim pada słowo złym. Po prostu jest plemieniem złym. Żąda znaku. Dlaczego jest złe? Ponieważ żąda znaku. Można powiedzieć, że oczekuje, ale oczekuje w zły sposób i oczekuje nie tego, co jest oferowane. Aby dobrze wejść w ducha tej Ewangelii, warto przywołać to, co wczoraj mówiliśmy z Moniką w czasie konferencji o tych dwóch rodzajach życia. Jest to życie, które w tekście greckim jest określone jako bios albo psyche. I jest to życie, które w tekście greckim jest określone słowem zoe. I to są dwa różne życia. I jeśli jest dzisiaj w tym tekście napięcie, że to plemię żąda znaku, to tekst niewątpliwie odwołuje się właśnie do tego zapotrzebowania, które to złe plemię chce zrealizować w religijności. To złe plemię chce poprawić jakość swojego życia bios. Jest zainteresowane tylko nietrwałym. To złe plemię pewnie nie samo jest złe w sobie, tylko jest złe dlatego, że źle lokuje swoje pragnienia. Zna tylko to, co jest nietrwałe i częściowe i po to przychodzi do Jezusa, chcąc uzyskać przedłużenie tej nietrwałości, choćby o troszkę. Widzimy, jak rozmija się to oczekiwanie. Czy to oczekiwanie jest dziwne, niezrozumiałe? Myślę, że nie. Że jest to oczekiwanie stworzenia, które straciło łączność z Zoe, nie zna Zoe i w związku z tym oczekuje tylko w tym obszarze, który zna. Nietrwałe karmi się nietrwałym. Nietrwałe chce przedłużyć byt nietrwałego. I w zasadzie to nie jest dziwne. Tekst jest oczywiście pewną katechezą dla słuchaczy, którzy już słyszeli katechezę o Zoe i którzy już wiedzą, że jeśli jesteśmy w Kościele, we wspólnocie, to nie jesteśmy po to, żeby poprawić jakość, długość bios i psyche. Choć oczywiście, jeśli żyjemy Zoe, to i bios się ma dobrze, ale Kościół jest po to, żeby obdarowywać Zoe. Jezus odpowiada, że nie będzie dany żaden inny znak. Nietrwałe oczekuje znaku na poziomie nietrwałego. Nietrwałe chce w sposób zmysłowy
odczuwalny, dotknąć, intelektualny, dotknąć Boga. W rozmowie z Nikodemem w innym miejscu, w innej Ewangelii, w Ewangelii świętego Jana, Jezus powie, że Bóg jest duchem. W rozmowie z Samarytanką to pada. Bóg jest duchem. I czciciele prawdziwie oddają cześć Bogu w duchu i prawdzie. Nie można, powie święty Jan od Krzyża, wielki ojciec życia duchowego, doktor Kościoła, jeszcze dzisiaj go zacytujemy w konferencji, wejść w zjednoczenie z Bogiem, posługując się środkami nietrwałymi, zmysłami, intelektem. Owszem, we wstępnym etapie jest to ważne, właściwie jedynie dostępne, ale później, powie święty Jan od Krzyża, staje się przeszkodą. Rzadko się o tym wspomina, że na tym poziomie, którym my chcemy, na poziomie znaku, Boga nigdy nie dosięgniemy. Widać, jak to jest bardzo obecne. Czesław Miłosz napisał taki piękny wiersz, Veni Creator Spiritus, jeden z moich ukochanych wierszy tego poety, gdzie mówi bardzo szczerze, prosiłem nieraz, wiesz sam, żeby figura w kościele podniosła dla mnie rękę, raz jeden, jedyny. Prosiłem nieraz, żeby figura w kościele podniosła dla mnie rękę. Myślę, że w ten poetycki sposób, genialnie, tak jak on to potrafił, syntetyzuje to rozmijanie się potrzeb bios, człowieka, który zna tylko bios i tego, co Bóg oferuje na powrót, byśmy zaczęli żyć Zoe. To rozmijanie się jest widoczne w wielu momentach życia naszej wspólnoty. Widzimy, jak zapełniają się stadiony, gdy jest ktoś, kto daje nadzieję na poprawę bios, na uzdrowienie bios. Z całym szacunkiem dla tych, którzy szukają zdrowia fizycznego. Ale to nie jest to, o co chodzi. Nawet jeśli kogoś to oburza. Widzimy, jakim powodzeniem cieszą się wszelkie możliwe jakieś znaki, niezwykłości, ukazania, objawienia. Jak chętni jesteśmy do tego, by chociaż troszkę. A Jan od Krzyża powie, że ta droga jednocząca będzie zupełnie inna. I Jezus to również mówi. Żaden inny znak oprócz znaku Jonasza. Wiemy, że gdy pada sformułowanie znak Jonasza, w Ewangelii chodzi o pobyt Jonasza w wielorybie. 3 dni był w tym wielorybie i chrześcijanie symbolicznie widzieli w tym opisie starotestamentalnym mękę śmierci, zmartwychwstanie Chrystusa. Jeśli Jezus mówi o tym właśnie znaku, to pokazuje bardzo wyraźnie tę perspektywę, która była czytelna dla tych, którzy słuchali Ewangelii w tamtych czasach. Ciało to wszystko, co przemijające, umiera w chrzcie razem z Nim, a z martwych staje nowy człowiek. I to jest ten znak, jedyny znak życia, który się nie kończy, życia, które błyszczy swoją łagodnością i pięknem, życia, które daje cudowną wolność, życia, które przywraca właściwe spojrzenie na rzeczywistość, życia, które daje władzę stąpania po falach. Jezus nie obiecuje w żadnym miejscu swojej wspólnocie, że cierpienie zostanie zlikwidowane.
Wręcz odwrotnie. My nieustannie chcielibyśmy zmysłami doświadczyć, dostać trochę zdrowia, dostać trochę ciepła emocjonalnego, dogrzać się w tym nietrwałym. Jezus i Jego zwycięstwo nie polega na tym, że zlikwidował cierpienie, bo musielibyśmy być chorymi bankrutami, gromadząc się tutaj, myśląc, że to jest właśnie zwycięstwo Jezusa. Nadal umierają ochrzczeni ludzie na raka. Nadal oddziały są pełne dzieci chorych na białaczkę. Musielibyśmy być szaleńcami, myśląc, że zwycięstwo Jezusa polega na likwidacji cierpienia. Jeśli w Ewangelii są opisy uzdrowień fizycznych, to zawsze znajdują się w funkcji katechezy o Zoe i zapowiadają, pokazują zdrowie Zoe, a nie zdrowie bios. Z tego co wiem, nawet Łazarz wskrzeszony przez Jezusa umarł. Jakoś nie chodzi do dzisiaj wśród nas, mając 2000 lat z kawałkiem. A więc nie o to chodzi i widać, jak ta Ewangelia walczy o nasze serca, byśmy skierowali swoje pragnienia we właściwą stronę, byśmy nie byli jak ci, którzy mijają cudowne potrawy, jedząc coś, co jest tylko śmieciem. Byśmy nie byli jak ci, którzy nie wiedzą, że mają nieskończony zasób w swojej karcie kredytowej i nawet nie są tego świadomi. Ten tekst upomina się o to, byśmy byli zachłanni Zoe, by dzisiaj w trakcie modlitwy wiernych, w czasie całej Eucharystii, całego wieczora, każdy z nas wołał o Zoe. Niech przyjdzie do mnie Zoe. Nie jestem zainteresowany bios. Nie jestem już zainteresowany psyche. Owszem, to jest ważne. Ale niech zapłonie Zoe, które przywróci mi godność i wolność. To jest dar Kościoła dla świata. A nie chwilowe uzdrowienia. Nie chwilowe znaki. Nie musimy wobec tego jechać w żadne miejsce, gdzie się ukazuje w jakiś sposób nadzwyczajny obecność Boża. Ryby w oceanie nie muszą szukać miejsca, gdzie jest więcej oceanu. W nim, tu, mamy wszystko. Nie potrzeba nigdzie jechać, nie potrzeba nigdzie biec. Trzeba jedynie wejść w sanktuarium, które znajduje się w sercu każdego z nas. I kończąc już, chcę wam powiedzieć o takim pięknym wydarzeniu, jakie mnie dzisiaj spotkało. Jeszcze rano, gdy jechałem na spotkanie z tym człowiekiem, nie wiedziałem, jak zajaśnieje to spotkanie dzisiejszego wieczora. Ktoś z przyjaciół poprosił mnie, żebym pojechał do mężczyzny, który 40-letniego, który ma raka wątroby. Waży już połowę mniej w zasadzie niż powinien ważyć. Nie znam tego człowieka w ogóle, ale chciałem się z nim spotkać. Pojechałem do niego rano dzisiaj, zastanawiając się, co mogę mu dać, albo w zasadzie o co on będzie chciał prosić. Pewnie wie, że jestem psychoterapeutą, pewnie wie, że jestem lekarzem. Może po prostu chodzi o to, żeby pobyć, udzielić wsparcia. Na pewno tak. I wiecie co? Najpiękne było dla mnie właśnie to, że gdy się spotkaliśmy z taką niepewnością, nieznany mężczyzna spotyka nieznanego mężczyznę. Gdy już usiedliśmy i zaparzył herbatę, ja mówię, czego chcesz, czego pragniesz ode mnie?
A on mi powiedział: chciałbym, żebyś mnie nauczył modlić się. I to było coś najpiękniejszego, co mógł mnie akurat poprosić. I spędziliśmy dzisiaj taki ranek na wyjaśnianiu tego wszystkiego, o czym wam mówię, o czym wam mówimy. I weszliśmy na koniec w modlitwę kontemplacyjną i było pięknie.